Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz Mariusz Marszałkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o surowcach energetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Czy ta rosyjska ropa już nie jest tak mile widziana, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, bo tutaj wieści o tym, że kraje właśnie UE zaproponowały formalne wstrzymanie dostaw ropy poprzez rurociąg przyjaźń. Co to oznacza? Znaczy, to są dwie kwestie, jeżeli chodzi o ropy, dostawy ropy rosyjskiej do Europy. Pierwsza to jest właśnie zaproponowana przez Polskę i Niemcy w nałożenie sankcji unijnych na północną część ropociągu przyjaźń, czyli na tą część ropociągu przyjaźń, która dostarczała ropę rosyjską do Polski, a także dostarcza ropę rosyjską do Niemiec. I tutaj, jeżeli chodzi o ten pakiet, który został zaproponowany, ma on zakładać, że ropa rosyjska przestanie płynąć do niemieckich rafinerii, a pamiętajmy, że ropociąg przyjaźń zaopatrza w ropę rosyjską dwie rafinerie niemieckie, czyli należącą wcześniej do koncernu Rosneft, a teraz zarządzaną przez Federalną Agencję Sieci Rafinerię w Schwedt, tą znajdującą się na północy Niemiec oraz tą w środkowej części Niemiec, właściwie we wschodnich Niemczech, ale jakby na śródlądziu, nazwijmy to, rafinerię należącą do francuskiego koncernu Total, rafinerię Leuna. I te dwie rafinerie korzystają z ropy, która trafia do nich właśnie poprzez ropociąg przyjaźń. Dotychczas była dyskusja o tym, jak zastąpić ropę rosyjską w tym ropociągu, na przykład ropą kazachską. Tutaj pojawia się wiele wyzwań związanych choćby z tym, że ropa, no, fizycznie oczywiście jesteśmy w stanie stwierdzić poprzez badania fizykochemiczne, jaka ropa płynie tym ropociągiem i czy to rzeczywiście jest ropa kazachska. Natomiast znany jest preceder po prostu wymiany swapu pomiędzy na przykład kazachskimi a rosyjskimi spółkami po to, żeby, no, fizycznie kontrakt jest zawierany ze spółką kazachską, natomiast faktycznie ropa, która płynie ropociągiem, jest ropą rosyjską. To już było w przeszłości stosowane często, była pewna podstawa jakby relacji biznesowych pomiędzy firmami rosyjskimi a firmami z Azji Centralnej. No i teraz nie mamy pewności, że również tak się nie dzieje, czyli ropa rosyjska, pomimo iż fizycznie powinna być zakazana, nadal tym ropociągiem płynie. I to jest jakby argument podnoszony przez stronę polską po to, żeby całkowicie zatrzymać te dostawy ropociągiem przyjaźń. Oczywiście my wciąż nie wiemy, jak fizycznie miałoby to wyglądać, bo przyznam szczerze, wątpię, aby Niemcy zgodziły się na to, aby dwie z tych rafinerii, które są istotne z perspektywy systemu energetycznego, dostępu do paliw gotowych, już produktów naftowych, zgodziły się zamknąć praktycznie jedyny szlak dostaw ropy do tych dwóch rafinerii. Bo pamiętajmy, że rafineria Leuna to jest rafineria, która, no, jest na śródlądziu, ona nie ma dostępu do systemu, do naftoportów niemieckich, nie ma dostępu do morza, więc jej jedynym dostępem do surowca to jest ropociąg przyjaźń, który ma dwie możliwości dostarczania ropy. Oczywiście fizycznie tam klientów czy kontrahentów może być więcej, bo jak wspomniałem, to są Rosjanie, to są Kazachowie, to mogą być też inne podmioty, natomiast tym takim najbardziej optymalnym i tym premiowanym przez stronę polską jest dostarczanie ropy do rafinerii niemieckich przez gdański naftoport. Czyli mówiąc krótko, dostarczamy ropę do Gdańska, z Gdańska w okolice Płocka ta ropa płynie ropociągiem pomorskim. Tam jest punkt, w którym ten ropociąg łączy się z ropociągiem przyjaźń i
dalej ta ropa może płynąć na przykład w kierunku niemieckim. I my byśmy chcieli, aby ta ropa, czy ta dywersyfikacja ropy, dywersyfikacja niemieckich rafinerii właśnie opierała się na dostawach ropy przez gdański naftoport. Jak będzie, no tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że jeszcze drugim ważnym elementem, jeżeli chodzi o ropę w ogóle, bo zapytałeś się, czy Europa już przestaje lubić, czy zmieniło się to podejście do rosyjskiej ropy. Drugim ważnym takim zapisem, jeżeli chodzi o ropę rosyjską, przynajmniej w projekcie, jest zakaz dostępu do portów, czy ukaranie statków, które biorą udział w procedurze tak zwanego STS, czyli ship to ship. Wiemy, że rosyjskie firmy próbują omijać sankcje europejskie i w ogóle sankcje zachodnie na dostawy ropy naftowej w ten sposób, że wysyłają tankowiec z portu, z terminala naftowego, załóżmy jest to terminal w Primorsku, czy w Wyborgu, czy na przykład w Noworosyjsku, ten statek z tą ropą płynie w jakieś miejsce odosobnione, z reguły to jest środek Oceanu Atlantyckiego, gdzieś w okolicy Hazorów, gdzieś w okolicy na przykład, gdzie nie sięgają systemy identyfikacji radarowej. Tam statek wyłącza wszystkie systemy tak, aby stać się niewidzialnym dla tych systemów. Następnie do tego statku podpływa inny tankowiec, już nie będący, nie mający bezpośrednio związku żadnego z na przykład Rosją czy z firmami rosyjskimi. Ten statek również wyłącza swoje systemy identyfikacji. Następuje na pełnym morzu czy pełnym oceanie przeładunek ładunku. No i ten ładunek, który już fizycznie nie pochodzi z Rosji, bo nie wyszedł z rosyjskiego portu, dociera do klienta w różnej części świata. Najczęściej obecnie są to Indie czy Chiny, ale nie można wykluczyć tego, że również inne państwa korzystają z zakupów, szczególnie te południe Europy, korzystają właśnie z zakupu tego typu ładunków. One oczywiście są znacznie tańsze niż ta cena rynkowa, no ale musimy mieć świadomość, że to jest ropa rosyjska. No skoro chcemy karać podmioty rosyjskie, skoro chcemy karać państwo rosyjskie, no to musimy też uszczelniać te sankcje. No i te uszczelnienie ma polegać na tym, że pomimo iż te statki nie zawijają do rosyjskich portów, te, które wspierają ten proceder, to i tak mają dostać zakaz zawijania do europejskich portów oraz zakaz ubezpieczenia, jeżeli udowodnione zostanie im, że brały udział właśnie w procederze tym STS, czyli przeładunku ropy na morzu, który ma na celu obejście zachodnich sankcji na Rosję. No, jak będzie ostatecznie, zobaczymy, bo pamiętajmy, że poza oczywiście kwestią polityczną, tu są jeszcze kwestie biznesowe, czyli tego, jakie firmy biorą udział w tym procederze, właścicieli tych statków, ubezpieczycieli. To niestety jest bardzo delikatna materia, nad którą debatują politycy w Brukseli, ale ta debata jest często właśnie podsycona kwestiami czysto biznesowymi. Komentarz dzisiaj Mariusz Marszałkowski. Kłaniam się, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.